Cześć, cześć, cześć. Witam się z Wami recenzją książki, którą niedawno skończyłam czytać. Jest to konfesja pani Natalii Kruzer książka od wspaniałego wydawnictwa Filias z premierą 13 marzec 2024, no dosłownie kilkanaście minut temu ją skończyłam. Napisamy recenzję i teraz wam nagrywam, bo już po prostu mam tyle w sobie emocji, że nawet nie macie pojęcia. Wiecie, moim zdaniem najpiękniejsze są takie książki, które są bardzo prawdziwe, które oddają autentyczne emocje, zachowania i naprawdę potrafią wzruszyć do bólu. I właśnie to wszystko tutaj znajdziecie. I za tym całym złem, które jeden człowiek funduje drugiemu, zawsze kryje się samotność. Wiecie, tak bardzo uciążliwa, że po prostu aż bolesna. Niezrozumienie sięgające z nitu do prawdy, do potęgi, nieskończoności. Niewiele bowiem osób na szczęście, oczywiście, nie wie, co to znaczy mieć dziecko niepełnosprawne. Kiedy bije was bez podstawy, bo na przykład nie potrafi mówić, kiedy płacze z uśmiechem na ustach, bo na tym polega jego choroba, kiedy wygląda jak demon wcielony, krzywdzi was psychicznie i fizycznie, a wy pomimo tego kochacie je całym sercem. I kiedy jesteście z tym sami, bo wasz partner dał nogę, słysząc druzgoczącą diagnozę dotyczącą przecież waszego upragnionego dziecka. I tak naprawdę nie ma nikogo, kto by mógł pomóc w czasie, kiedy wy na przykład idziecie do pracy. Bo tylko tak naprawdę wtedy starcze wam pieniędzy na te potrzeby dziecka. Wiecie, żołądek dorosłego można oszukać, ale dziecka już nie. I tutaj książka przedstawia losy dwóch kobiet mających bardzo chore dzieci. Jedna cierpi, bo brakuje jej rąk do pomocy, i wyobraża sobie życie, co by było gdyby. Cierpienie drugiej jest bardzo ciche. Wie o nim tylko ona sama. Zamiast pomocy, ma tylko ze strony rodziny i obcych same osądy. Ciężko jest powiedzieć, jak każdy z nas by postąpił, bo nie ma na świecie takich samych ludzi z taką samą wytrzymałością na ból, na, na, na siłę, na mierzenie się psychiczne z problemami. Jednak, czy zawsze stajemy pod stanem, z którego nie ma wyjścia? Wiecie, ona kochała swoje dziecko nad życie. Onu każdego dnia utrudniały jej istnienie na setki tysięcy różnych sposobów. Nawet biorąc opcję oddania go, byłoby jeszcze gorzej, bo nie mogłaby żyć, wiedząc, że po prostu jest daleka od niej. Niestety wybrała złą drogę, żeby ukrócić swoje męki. I ja teraz, przedstawiając wam tę recenzję, nie chcę oceniać postawy żadnej z kobiet. Podpowiem wam tylko, że autorka zapewne chciała zwrócić uwagę na ogrom ważnych rzeczy, które nasze państwo nie dostrzega. No bo żeby, bo mówię, dostać pieniądze na chore dziecko, trzeba wpierw je mieć. Mieć za co iść do tego lekarza, mieć za co zrobić te wszystkie badania, które dopiero zdiagnozują chorobę. Każdy wie, że to kosztuje, a niewiele osób po prostu na to stać. Ale weźmy teraz drugą stronę. Czy jednak jest taka suma pieniędzy na świecie, która by pozwoliła kupić sobie empatię i cierpliwość, która to dałaby może nam więcej siły, która zapewniłaby życie w normalnej wersji. Wiecie, ja sama usłyszałam kiedyś pytania dlaczego czytasz thrillery? No i tu takie było pytanie do mnie, czy to oznacza, że jestem psychiczna, a może planuję jakąś zbrodnię? No jak mogę lubić czytać o czyjejś krzywdzie? Wiecie, że żadne z tych pytań dla mnie przynajmniej nie ma sensu, bo mogę odpowiedzieć Wam inaczej. Dlaczego ktoś czyta erotyki? Czy na przykład może ma obsesję na punkcie zbliżeń, a może chce zostać gwałcicielem? Hmm? Czy waszym zdaniem jest to też poprawne pytanie? Wiecie, niekiedy bywa, że na niektóre pytania po prostu nie da się odpowiedzieć, nie urażając nikogo, bo nie każdy też chce znać taką odpowiedź, jaką byście chcieli mu oddać. Ja książkę wam bardzo polecam, bo ona naprawdę daje wam nadzieję. Jeśli nawet jesteście w krytycznym punkcie, to nakieruje was na takie myśli głębsze, na pokazanie tej strony wersji siebie, której jeszcze nie znacie. Sprowadzi was do takiego czasu, który przeżywacie w tej chwili, który trwa tu i teraz, a ten cały autopilot, na którym działacie, zostanie totalnie wyłączony. Nauczycie się świadomego myślenia. I nieważne, że teraz to stwierdzenie w sumie jest dla Was nieinteresujące, no, niech tam sobie gada, niech tam sobie opowiada. Tak, ale niektórzy wiedzą, co mówią. W każdym człowieku jest ukryta lepsza wersja siebie. I jedna z kobiet z książki ją odnalazła, a druga nawet nie szukała. Piękna, piękna i naprawdę cudowna książka. Bardzo, ale to bardzo Wam ją polecam. Bardzo ją przeżyłam. Wszystkie te sytuacje, które tutaj były, bo one później w pewnym momencie te kobiety się sobie zwierzają, jakoś tam do tego dojdzie, że będą rozmawiać, powiedzmy, że w miarę szczerze o tych swoich problemach. No i wtedy, niestety, dojdzie do takiej sytuacji, sytuacji gdzie prawda wyjdzie na jaw. I to wtedy tak naprawdę zobaczycie, czy, czy to wszystko warto. I to właśnie to był taki ten punkt zapalny, który sprawił, że. Nie chciałam się obierać za żadną ze stron. Nie chciałam tej karcić, nie chciałam tej popierać, bo po prostu każdy z nas jest inny i to, co dla mnie jest czarne, dla kogoś może być siwe, a jeszcze ktoś może być altońistą i widzieć to na przykład jako niebieskie. Więc pozostawiam wam tą ocenę dla każdego z osobna. Według mnie książka jest przepiękna i tego będę się trzymała naprawdę do końca życia. Styl praktycznie czyta się sam, bardzo dużo dialogów, bardzo dużo wejścia głębszego do tych całych was ze środka, gdzie macie dużo takich zmartwień, utrapienia, gdzie nie wiecie, jak sobie z tym poradzić. I bardzo dużo takiej naprawdę prawdziwej szczerości, którą czasem się ukrywa, a czasem, jak się pokaże, to poprawi, potrafi zdruzgotać wasze myśli i wnętrze. Dlatego uważam, że książka naprawdę. Zasługuje na bardzo, bardzo, bardzo wysoką punktację. Piękna, bardzo polecam. Do usłyszenia. Pa 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 pa.